Cześć moje kochane bąbelki, witam was w kolejnym odcinku czego Isaaca Rebirth i będziemy robić challenge to na pewno. Witam też live'a, chociaż chwilowo na razie chyba jeszcze nikogo nie ma, bo zaczęłam tego live'a w ogóle zanim komukolwiek o nim powiedziałam, więc jest śmiesznie. Purist jeszcze nie robimy, słuchajcie, robimy beans i ciekawa jestem jak nam to wyjdzie, jak nam wyjdzie beans. No nic. Okej. Okay. Dobra, już wiem o co chodzi. Pyk. Nie wiem, czy mi się to uda, ale spoko, okej. Okay. Sprawdźmy. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Oj, nie tu chciałam. O dobra, mogło być tutaj, spoko. Nawet jest okej, okay, niech będzie. Idziemy na bossa. Kurde. Wow, jakie mocne bombki. Zarąbiste, podoba mi się. Szkoda tylko, że straciłam... szkoda tylko, że straciłam... wiecie co, szkoda, że straciłam? Szkoda, że straciłam... jak to się nazywa? Ten białe serce takie, Boże. Nie mogę się wysłowić dzisiaj coś w tej grze. Nie, co? Eternal? Eternal? Nie. Tak? I połówkę białą? Tak. Dobrze, że jest Tomek. Dzięki Tomkowi wszystko ogarniamy. Zawsze spoko. Wow. Jak ładnie, patrzcie. Te bomby są mocarne. Naprawdę. Wow. Patrzcie, obie w ogóle się stegowały. Jak super. Ej, bosko, może przejdziemy ten challenge? Jezus. No. No! To mi się podoba. Od razu dwie stawy. Nie chcę dwóch od razu, bo dwie od razu to takie, wiesz, dla lamerów. Boże. No. Tak się to robi. That's what she said. Okej. Okay. Idziemy na bossa znowu. Kurde, nie to, nie ten guzik wcisnę. Ale okej. Okay. Musisz czekać, aż on stanie i wtedy, o. Aaaa! Za późno. Za późno, nie stawię. Kurde, spierdziałam się. Okej, okay, dobrze, dobrze, jest teraz. W miarę. Ale, nie no, nie. Jak ja tego nie lubię. Masakra jakaś. Okej, okay, dobra. Rozdupcił się. Jest okej, okay, okej, okay, dobra. Idziemy do... idziemy... no nie. Taki bezsens. No jest prosty, ale co z tego? Jeśli... o Boże. Tak wiem, że mam. Okej, okay, dobra, udało się. Oj, tu też mi wypadło, ale bez sensu. Ja liczyłam na jakieś fajne itemy, a tutaj nic nie dostałam. Dobra, mamy 9 monet. To chodźmy do tego sklepu, co nam szkodzi. Ale w sumie po co? Nie rozumiem. Aha, bo ja zostawiam... o nie! Stawiam moją fasolkę w tym. No. To była moja challenge'owa broń przecież. Dobra, nieważne. No to był challenge, nie? Ogólnie teraz mam same bomby. Na razie jeszcze je mam. Więc okej, okay, tylko że gorzej jak już je przestanę mieć. No, okej. Okay. Zobaczmy co to za piguła. Może jakaś spoko. Balls of Steel, dobrze. Dobra piguła, naprawdę. Kurde, wiedziałam. Już nie miałam jak uciec, bo one by mnie zaatakowały. Ale głupio. Hała straszna. Dobra, pyk, może coś fajnego. Bomba jedna. No, zawsze coś.
Ale staramy się unikać konfrontacji, naprawdę. O, świetnie, rewelacja. Idźmy tutaj. W sumie bez sensu tu posłuchać. Chociaż on, jak zabiło, to dobrze. Grunt, że zabiło. Chodź tu, chodź, robaczku, chodź, 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 chodź. O, pięknie, pięknie. Nie mają szans ze mną robaki po prostu. Ale wiecie co, to się wydaje proste. Ale jak bomb zacznie brakować... Kurde, spierdziałam się. Oh god. Ale słabizna. Uuu! Nie wiem. O nie. Strasznie dużo tego potrzeba, żeby go zabić. Jest jeszcze jedno. O masakro. Kurde no, nie miałeś tam się... Okej, rozpadł się, chociaż tyle. Dobra, mamy jakieś takie... Zobaczymy co tu jest. Pretty Fly. Balls of Steel, dobrze. Oby to było coś dobre. Chyba tripa drugiego nie biorę, nie ma szans. Czy ja tam mam jeszcze... Mam serca jakieś wcześniej. To idziemy po te serca w takim razie. Razie. W takim razie idziemy po serca. Jakieś pół. A tam mamy ile? Jakieś pół, ale zamknięte. Nie będę marnowała bomby, bo jak znam życie, to mi zabraknie zaraz. Co to za poziom? Catacombs 1. Czyli to są cavesy? Tak, chyba tak. Bo tam później jest nekropolis, a nie catacombs. I to pierwsze cavesy dopiero były. Ja mam tylko 40 połowy już zużyłam, a już w sumie jestem w połowie, ale mi się coś odbija. Kurde no. Człowiek chciał uciec. Fuck! Jak? Dlaczego ja to zrobiłam? Nie wiem, dlaczego ja to zrobiłam. Totalnie nie mam pojęcia, nie? No nic, trudno. O Boże, muszę przestać robić takie błędy do dupy. Muszę, bo inaczej się nie da po prostu. Fok. Z jaki... O Boże, dobrze, mam serce jakieś. Wszystko jest... O Boże! Te emocje, te wybuchy. I w ostatniej chwili ta bomba zadziałała, bo przecież prawie... Staram się jakoś, wiesz, zadziałać. Okej, okay, dobra. O, secret room. Nieprzydatny. Ale zawsze speed up. Nie, o Boże. Po co ta bomba tam na potem? Bo z rozpędu weszłam, no Jezus, przestań mi tu dyktować, co mam robić. Słaba, słaba, słaba. Sam jesteś słaby. Po tą górę. Że jesteś słaba. Okej, okay, lecimy. Wracamy do formy. Może. A, nie! Boże, zesrałam się. Jezu, no! Ja to mam pecha, nie wiem, gdzie mam szukać teraz tego bossa. Czy ja coś mówiłam o szukaniu bossa? No. Z jednym sercem. Ale... Fuck! On na mnie zaszarżował, a ja patrzyłam na tego drugiego akurat. Dobra, robimy drugie podejście. No dobra, jest tam. Okay. Tu. Przyda się. O Boże. Totalnie nieprzydatne. To było totalnie nieprzydatne, no nic. O
Okej. Mam nadzieję, że rozwali tamtego. Dobra, rozwaliło. Nie ma złotych pokojów w tym challenge'u, Tomasz. Oj, fuck. No i w sumie głupio zrobiłam, bo mogłam tu postawić od razu. Zejdziemy. No. Nic super, ale niech będzie. W ogóle zauważyłam, słuchajcie, że w poprzednim odcinku Isaaca doszłam do końca challenge'u i zdążyłam na... to się nazywa? Boss Rush. Miałam zarąbiste w ogóle możliwości i tak dalej. Ale oczywiście nie zauważyłam, że Boss Rush mi się otworzył i poszłam sobie stamtąd. Boss Rush. W czas. Po prostu w czas. No i... O! Boże. No i... Poza zasięgiem. Jaki ham! Ty widziałeś tego ha... No ty. Ja nie bawię się w to. Ja bym tak. Jasne. Ja muszę zrobić tego samego. Prędzej byś się zesrał. Okej, dobra. Boże, dwa serca i jeszcze tutaj serce. Pięknie jest. Bo srasz! Nie tu. Kierunki się pomyliły. No, geniusz, ale i tak go zabiję to o tyle dobrze. Serio, dwa naboje, bomby. Na jednego głupiego... Na jedną głupią muchę. Not funny. Niezła próba, hehe. Dobra. Ej, nie, ale to jest ten, bez sensu w sumie. Gimper ma tata, a ja co? Ja jestem taka samotna. Zostawię dopiero jak będzie spać. Aha, bo on był ogłupiony. I ten, i dlatego. Dobra, zginął, przepadł. Serca dajcie. Dali, super. Widzicie, mówię i mam. Ale ja mam ochotę przejść jeszcze raz ten challenge z tym. Z laserem, był super. Był naprawdę genialny, tak mi się świetnie go grało. I tak szybko go przeszłam. To też nie fair. Fok. Dobra jest. Dobra nasza. Kurde. No ale tak strasznie. O, Small Rock, super. Tylko nie wiem w sumie, czy mi daje coś. Damage up. Jakikolwiek. W ogóle. No. Jezus, jaka słabizna. Zmienię chyba challenge zaraz. Jak się zdenerwuje. Co to jest za boss? Pierwszy raz go widzę bez kitu. O Jezus. Zmieniam challenge! I tak to nie było tak, że chciałam go przechodzić jakoś specjalnie. Od po prostu. No dobra, zmieniamy challenge. Exit game. Nie stats, tylko challenges. Jakieś takie fajne trzeba wziąć, nie? Waka, no dobra, waka. Chociaż mi się nie podoba waka, bo jest trudne. Nie cierpię tych łez po prostu, no ale dobra. Nie dość, że są magnetyczne, to jeszcze są te. Anti-gravity. Boże, kochany. To będzie straszne, nie?
Okej, okay, trzeba wykończyć teraz, kurde. Ona ma jeszcze strasznie malutkie obrażenia, to też jest ból. No ale dobra, przeżyjemy. Słuchajcie, YouTube w ogóle Zizu teraz siedzi, ogląda live'a i wymyślił bardzo głupie pytanie, mianowicie, czy jeżeli ludzie palą drewnem, żeby było cieplej, to czy jeśli paliliby lodem, robili to by to po to, żeby było chłodniej? Właśnie, jeśli super robi, w sensie ten challenge świetnie robi, bo podpatrzyłam, że się jakby je naprowadza na ścieżkę z tych łez. Jeszcze jakby one były spektral, to by było super, wręcz bosko. No ale, ale nie są, nie możemy mieć wszystkiego. Same się nadziewają, to jest magia właśnie tych łez. Pyk, pyk. Tylko te się nie nadziewają siłą rzeczy, nie? Okej. Okay. Już myślałam, że mi się nigdy nie uda. To będzie ciężko. O Jezus, jeszcze taki boss na sam początek. Wow. To jest niebezpieczne. Jezus! Masakra. Jezus, jak to strasznie działa na niego, okropnie. Wręcz. O, fuck. Wiedziałam, że to się nie uda. Oh god. Dobra, wejdę tutaj, zaryzykuję. Ich kurde. Ech, kurde. Jeszcze we mnie strzelił skubany. Dobra, pyk, chodźcie. Tutaj moje rzeczy piękne i kochane. Właśnie zrobiłam... A ja was zostawiam sobie. Nie, ja już chcę exit. Zrobiłam same fajne challenge i teraz mi zostały same takie bzdurne totalnie. Ja sobie znajdę mój challenge. O. No właśnie. To ma zerowe obrażenia. Wiem o tym, że to ma zerowe obrażenia. Jest fatalne po prostu. Jeszcze mi dwa pająki wyskoczyły do zabicia przy okazji, no nic. Jakoś trzeba przeżyć ten ból dupy. Oki. Znaczy, trzeba wyczuć, jak to się powinno robić, nie? Nie jest to może jakieś super trudne, natomiast wierzę, że może sprawić kłopot i przynajmniej nie przyciąga do nas przeciwników. Kurde. Opa. Ewarys się z wami pożegnał. Smutek mnie ogarnął. No ki. Kurde. To nie może się udać. To nie może się udać. Nie wiem, jakie ten challenge przejdę, czy kiedykolwiek go przejdę. Okej. Okay. Jakoś go przeszłam. Została mi tylko. Został mi tylko drugi motek. A, okej. Okay. Udało się. I mamy Mom's Coin Purse. Mam nadzieję, że to będą same świetne speed down. Oczywiście, bo po co? Speed up. Tears up. Bad trip. O, dobra, mamy serduszko. Świetnie, rewelacja. Okej! Okay. Lecimy piętro niżej! Okej. Okay.
Wiecie, ostatnio nam tak dobrze poszło, że nie możemy po prostu teraz wygrać, bo co by to znaczyło? To by znaczyło, że za dobrze nam idzie i po prostu nie może tak być. Nie może nam za dobrze iść. Bo to by było po prostu nie fair, nie? W stosunku do moich widzów. Którzy przychodzą do mnie, żeby pooglądać, jak nie umiem grać w Isaaca. Tymczasem ja im będę tu pokazywała, jak umiem grać w Isaaca. Totalnie bez sensu przecież. Nie można tak. Nie można tak ludzi traktować. O, 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 o. Jeszcze tu jest skałeczka. O Jezus. No dobra, kluczyk jest. Kurde. Fok. Cholera jasna. Okej. W sumie musimy się koncentrować na tym, by stać tyłem do przeciwnika, co nie powinno być takie trudne. Przy okazji jeszcze należałoby pamiętać o tym, żeby unikać tego, co tam się dzieje. Albo i nie dzieje. Wiecie, o co chodzi. Dobra, nie mamy żadnego tego. Więc chodźmy tu. I liczmy, że to jednak będą serca. Jedno, chociaż jedno. No dobra, nie wybrzydzajmy. Nie jest źle. Mogłoby go nie być w ogóle, prawda? A tak się cieszmy, że w ogóle jakieś jest. Oj, w sumie one są spektral. Niech będą. Niech będzie. Podoba mi się to, że są spektral tears. Noki. Speed up, niech będzie. Chociaż boję się speed upów. Zawsze się boję speed upów. O fuck. O fuck, drugi raz. Dałam się wrobić. Dobra. Jedziemy. O cholera. Nie mogę tak tracić życia. Powiedziałam, że nie mogę tak tracić życia, no. Głupi dingle, nienawidzę go. Fok. Przeniosło mnie gdzieś w ogóle na jakiś wygwizdówek. No nie, i bossa od nowa muszę aż restart wcisnę, by mam dosyć. Boże, jakie to jest żałosne. Dobrze, chociaż, że mam jedną bombę. Okej. Pyk. Tu mamy ten, świetnie. Tu mamy skrzynkę, która nas absolutnie nie interesuje. O, i tam jest boss. Rewelacje dla mnie. Możemy iść na bossa. Kurde. W sumie zawsze spoko, nie? Oki. Jakoś poszło, słuchajcie. Jakoś tam jest. Powiedzmy, że okej. Niech będzie. Dobra, Cellar pierwszy mamy. O, te muchy są złe, absolutnie. Tym muchom nie można ufać. Okej. Szkoda w sumie, że... O, mamy bombę, dobra. Miałam właśnie mówić, że wielka szkoda, że... Świetnie. Jest wielka szkoda, że nie mamy bomby, no bo... Siłą rzeczy tam był oczywiście... tam była oczywiście nasza skała, którą chcieliśmy rozwalić. Mamy jeszcze jedną bombę. No chodź tu, bombo. Bonbon, chodź. No.
Okej, okay, tu mamy ten Sacrifice Room, który mnie nie za bardzo interere, ale niech będzie. Powiedzmy, że mnie trochę jednak interere. Chociaż nie za bardzo. Nie żeby do przesady. Dobra, lecimy. W sumie to produkowanie tych łez. Czy ja wiem, żeby to jakieś złe było? Nie jest to takie złe, jak się jako do jakiejś tej wpadnie w jakąś taką wprawę. Psy, można grać, nie? Tylko kłupy są straszne. Z kupami to nigdy po prostu się nie da. Nie, 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 o nie. Porażka, nie, stracić tak głupio serce. Masakro. Aż się żal człowiekowi robi, samego siebie po prostu. Momentami. No nic, idziemy na bossa i liczymy na to, że nie stracimy za dużo życia. To jest pin. Kurde, no już straciliśmy życie. Ale całe jedno serce. No ciekawa jestem, jak nam się to uda rozegrać. Dobra, żyjemy. To jest najważniejsze. Możemy iść poziom niżej. Ajajajajaj. No ciekawe, ała, zrobił mi się odcisk od biurka, aż z wrażenia. Aż z wrażenia, wyobraźcie sobie. Dobra, nieważne. To trzeba, o Jezu, nie, o Jezu, nie. To było straszne, dobra, na szczęście tylko pół serducha żeśmy stracili. To by była jakaś tragedia, gdybyśmy stracili więcej. O mamo, o Jezus. Niemożliwe po prostu. Zgiń, głupi pająku, dobra, pół serca, co pół serca stracimy, to... To gra nam oddaje. No i w sumie słusznie. No czemuż by nie? Kurde. Czy dałoby się, żeby nam oddała teraz? Nie ukrywam. Okej, okay, dała nam klucz. No ciekawe. Kurde. Jak to zwykle bywa u mnie, nie za dobrze mi idzie. Okej, okay. next one, że tak powiem. Będzie, że taka się zarąbista piguła, bo po prostu będzie źle ze mną, jak będzie jakaś do... Okej, okay, tears up. Jeszcze? Da się jeszcze? Kurde. Okej, zabiłam. Tak jest plus. Mam nadzieję, że do bossa to tędy. Śmiesznie. O, tak, na szczęście do bossa to tędy. Boże, nawet nie wiem, w którą stronę jak mam celować tym, by coś to dobrego z tego wynikło. No ileż można? O mamo. A matul. Z tego w ogóle trafiło chociaż raz. Dobra, nie mamy żadnych serc. Mamy Megamena. Kurde. Jeszcze w ogień trafiło mi. Fuck! Praktycznie w niego wbiegłam. Zmieniamy challenge, ponieważ ten challenge... Nam nie wyszedł za dużo razy. Pitch Black jest pierwszy, nie? Powinien być najprostszy.
Curse of Darkness. Co my właściwie tu mamy? Okej, może na razie nie jest jakoś super wymagający. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiem, cóż to za challenge. Przyznam, że nie mam pojęcia. Okej, byk, sam się zabił. Okej, dobra, to lecimy wyżej, bo na górze nic nie ma. Jak widzę, teraz szukamy. O, mamy treasure roomy, spoko. Szukamy ładnych skałeczek. A, money power, spoko. Czym więcej mam kasy, tym więcej mam też siły. Większy damage. Ło, ale huknęło. Pyk. Dobra, czy idziemy na prawo? Oczywiście wszystkie po kolei musimy przejść, bo nie bylibyśmy sobą. Rewelacje. O mamo. To jest najgorszy boss, jaki się może trafić na początek. Tak uważam właśnie, tak stwierdzam. Dobra. Teraz się dwa za mną rzuciły. Oczywiście nie wiemy, ile mam serc. To nie wiem, czy one mi zabierają po jednym, czy po półtora. Fok, noż cholera jasna. Dobra, no. Ale mały, śmiesznie niski damage mu zabieram. Znaczy daję. Cholera. O nie! Przegrałam. Dobra, już widzę, że tutaj każdy ma Curse of Darkness. Po prostu nazywam ten odcinek sprawdzaniem challenge. Te strzały są całkiem. W sensie nie są chyba złe. A nie wiem, o co chodzi w tym challenge jeszcze, ale się pewnie dowiem. Przyszła dżelka. Widzę. I ten. I pyta, co ja robię tu o tej godzinie. Co ja robię? Stara bida, gram. Się uzależniałam od tej gry. Może jak pojadę do Szwecji na ten tydzień, to się uzależnię. Aha. Gin. No, przepadł. Przepadł, zginął. Ale żabcie, jak słodko. Mnie się podobało. Tak uroczo. Mam bombę? Mam nawet. O Jezus Maria. Jakieś gówno ze mnie, że tak powiem. Okej, spoko. Może będziesz mniej lamiła niż ja. Na pewno będziesz mniej lamiła niż ja. Jakie głupie pytanie. Ech, co ja będę mówić? No Jezu, jaki zasięg mam słaby. Żałosny wręcz. Tak wiem, że wydawanie z siebie dziwnych odgłosów wcale mi nie pomoże w graniu, ale... Masakra jakaś, o Boże. Ale wiecie, co jest fajne? Że jak mnie tylko przeciwnicy dotkną, to zamieniam ich w kupę. Takie to życiowe. Daje to jakieś obrażenia, nie powiem, że nie. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ale i tak to nie jest, wiecie, jakiś szczyt rewelacji w ogóle. Staw. Super, zobaczymy, coś ze staw tu mamy. Kartę. Emperor. Nienawidzę tego. Ace of Spades, ale Petrified Pup jest fajniejszy. A ten Emperor co robił? Co robił Emperor? Emperor, jest. Teleport to the boss room. Emperor, a Empress?
bardzo lubiła Empress. Dobra, nieważne. Skoro do boss rooma nas teleportuje, to ja wskoczę tutaj i się od razu tam steleportuję. Whatever. W ogóle bez sensu, bo... Okej, mamy Pina. O nie, ja ciągle mam Mario Wizard. No dobra. Kiedyś nam przejdzie. Może. Może kiedyś. Wow. Okej, spuściłam... Oki. Spuściłam go w kiblu, cokolwiek to miało znaczyć i dać. Bo nie wiem, przyznam szczerze. Dobra. Uciekamy. Poziom niżej, może od razu zejdziemy. Ja lubię, jak on tak właśnie... Główka mu wystaje. Mogę się do niego podbić, on mnie nie uderzył właśnie w ten sposób. Pyk. Idealnie. Idę jolo. Ha. Pyk. W ogóle Jela, ja mam dzisiaj koszulkę Loja na sobie. Hehe. A ty swoją nosisz? Przyznaj się. Ile razy już ją miałaś na sobie? No nie. Być najgorszy chyba ever. Jak ja mam to zrobić, jak ja mam taki zasięg, że go nie mam w sumie. No dobra, jakoś to zrobiłam. Spoko. No, podbij tu. Bliżej troszeczkę, może. Łaskawie. Czy nie? Nie, no nie ma to jak się po prostu wpychać prosto pod linię rażenia, czy jak to się tam nazywa. A, no, wreszcie. Widzisz, po prostu to jakieś przeznaczenie, że ty wczoraj, a dzisiaj na dwie zmiany. Ślicznie. Grzeczna Jela. Dzielna Jela. Dobra, pinguły jakieś mu wypadły. Boże, nie wiem, co w tej grze jest fajnego. Biegasz, rozwalasz kupy. Balls of Steel. Wow. Fajnie. Naprawdę fajnie. Ha! I co teraz? Wow, jeszcze mnie uderzyło. No nic, trudno. Już myślałam, że nie da rady, no. A jednak. A jednak. O kurde. Jak ja to zrobiłam? Powiedzcie mi, jak ja to zrobiłam, bo nie wiem, co to się zadziało? Co to się zadziało w ogóle? O. Cudem jakimś chyba tylko. Bad gas. Rewelacja po prostu. O nie. To jest straszne, że ja muszę tak bardzo blisko niego podejść. On mnie zaraz wciągnie do siebie, przyciągnie, czy co tam on będzie robił. Boże, jeszcze kupę. Technicznie rzecz biorąc, on się po prostu zesrał. Technicznie rzecz biorąc. Nie wnikam. A! O Jezus, wiedziałam, że on to zrobi. On to strasznie szybko robi zawsze. Dobra, zgiń. Z tymi kupami jakoś sobie poradzę. Byle serca złapać, przeżyć. Po prostu. Najprościej. O Jezus, Squeezy. Super. Tears up. Dobranoc życzymy Jelly wszyscy. Tak właśnie. Okej, i mamy Catacombs 2. Nie jest źle, ale dobra, w sumie nie mam co iść tam. Bo to jest wiadome, że... Kurde. W sumie za pół serduszka można się tak ślicznie pozbyć ich.
Okej. Chodź tu, pyk. Ślicznie. O, pięknie. No ja to chodziło, dobra. Dobra piguła, dobra. Lockdown. Dobra piguła, powiedziałam. Nie wiem, czy ta gra rozumie w ogóle, co to znaczy. Mam takie po prostu nieodparte wrażenie, że ta gra nie kuma bazy w ogóle. Nie wie, co to znaczy. Dobra piguła. Co to znaczy dobra piguła? Gro, odpowiesz mi, co to znaczy dobra piguła? Co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Jezu, coś strasznego. Coś strasznego się zadziało. Ale to jest bezsensowne działanie totalnie. Okej. Już się totalnie bałam. Jezus, jaka byłam skichana, że to z dupce. Okej. Mam klucz, wciąż nie mam bossa, więc stracę w ogóle pozdro. Stracę... O kurde. Straciłam Eternal Hearta. Ajajajajaj. I tak bym straciła na bossie w sumie, więc... Więc whatever, nie? Ale o Jezu, zapomniałam, że to jest ta wdowa. Co strzela, spawnuje i wszystko robi w ogóle. Ja muszę być tak totalnie blisko niej, nie? To jest ten ból. Ło. Ło. To się nie uda, nie? To się nie uda. Mówiłam, że to się nie uda. Dobra. Ponieważ odcinek trwa już tyle, ile trwa, przejrzeliśmy sobie wszystkie challenge, mniej więcej te, które mam odblokowane i nie wiedziałam, o co w nich chodzi. Dlatego z YouTube'em się żegnam, natomiast live będzie miał nagrany jeszcze jeden odcinek z Isaacem. Tak, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!